Siema. Witamy was na trzeciej wewnętrznej lidze klanu La Mafia. Z tej strony wita was, raczej z lewej strony wita was mój kolega Wyżysk. Z prawej strony Pitu. Tak jest. Przed nami mecz pierwszej rundy pomiędzy dwoma zespołami. Może przedstawi zespół niebieskich mój kolega Wyżysk. Przembury, Hoczu, Trojak. Ja wezmę tutaj pozostałych. DJ, Pi.pl, FoxGhost3 i Dan.pl. To picie, powiedz, kto jest twoim zdaniem faworytem. Według mnie faworytem stuprocentowym jest drużyna przeciwna. Nie wiem, czy zgodzisz się z moim zdaniem. Ja myślę, że jednak wygra drużyna przeciwna drużyny przeciwnej. Też mi się tak wydaje, ponieważ przeciwieństwa bywają przeciwne. W każdym razie mamy już odliczanie, zostało 10 sekund. Tak, spięte plady jak i u drużyny niebieskich, jak i u drużyny czerwonych. Myślę, że teraz mocno trzymają zwieracze, by na pewno nie pozostać na luzie. Przembury już gotowy, będzie tutaj wchodził na alfę. Widzę, że Trojak idzie na czarni. Tak, tak. DJ jest już na B, czeka tutaj na schód. Na schody, żeby ktoś wybiegnął. Pierwsza strzelanina, Przemek już jest na plecach i zdejmuje, a nie. Hoczu czeka w kuchni. Lisu będzie atakował. Na plecach jest Hocza, zdejmie go. Pięknie aim. Ale... Potrzebował tylko 30 pestek, żeby go zabić. Tak jest, jest bardzo szybko szczelny i ma celność niczym muszkieter. Dokładnie. Ania widzę, że będzie na brawo próbowała zeskakiwać. Zobaczymy, czy tutaj z kimś się spotka. Jest, mamy konfrontację. Tak, jest. Hoczu wygrał. F2000, ale dostał ale heada od Przemka. Head od DJ-a. Był wcelowany, nie było szans. Na Charlie teraz mamy Trojaka, który będzie walczył. Zaraz zobaczymy z kim. Już wydaje mi się, że... cieniem wydaje mi się. Tak, a czuję, tak, że... Oj, dostał plecy, kogo tam mam? Lisa najprawdopodobniej. Będzie strzelanina po jedynek. I znowu Jurek Lisu padł. Popisał się swoim szybko szczelnym 30 nabojowym magazynkiem. No, Hoczu będzie szturmował tutaj, widzę Alfę, nie Alfa. Tak jest, Alfę. Już na niego ktoś wchodzi, ktoś już na niego ktoś wchodzi. Ma lekką padaczkę ma, ale celuje, nie wiem, chyba w krocze, bo to nie jest o głowę. Hoczu nadal na Alfie. Tu mamy strzelaninę na brawo. Jest Ania. Nad nią ktoś... Trojak atakuje. Już strzelanina. Strzela po kobiecie. Ania dobrze zobaczymy tutaj serwuje. Mają, tak. Trojak. Był jednak wyżej, miał łatwiej. Teraz będzie tak szturmował Charlie. Starość, zobaczymy. Radość. Z Przemkiem. To może być... Nie, oni są razem w drużynie. Przypatrzmy się, Trojak dalej Lisu. Tutaj próbuje tu będzie spotkanie. Od wyboru podejść. Lisu już powinien strzelać. Strzela po plecach, ale pamiętajmy, że Lis potrafi wypuścić 30 nabojów w powietrze i trafić tylko jednym. Aj, padł. Jurek. Musiał Jurek paść, go musiał. Pokonał. DJ tutaj kampi niczym, jak to się mówi, mistrz kampienia, kampione. Na Alfie. Czyli na kampną siedzi stoi. Ktoś się na nim zrespił. Już tam się zaczyna wymiana, DJ tutaj pięknie to garnął, ta akcja z Hoczem była bardzo szybka, jest niewiarygodnie szybki, ale przy przeładowaniu jest zbyt wolny. Przembury. No jak na razie Przembury tutaj odstaje 6 do 1, Ania niestety 0 do 5. A mi wydaje się, że Anka po prostu czeka na odpowiedni moment, żeby zacząć siać dokładnie w przeciwniku. Hoczy ładną pozycję, przyjął, będzie ze trzema wrogami strzelał, rzucił granata, ucieka, bo został... Tak, idzie się troszeczkę podleczyć zapewne, tak tutaj jest. Tutaj ma wsparcie Trojaka przy wejściu. Ale co robią? Ania będzie wchodziła na plecy od dworu. Ale wcelowany. Aj, Lisu tutaj przyczarował ze schodów i zdjął Przemka. Jurek wcelowany, będzie wchodził Hoczu do środka na punkt brawo. Tam nie mamy nikogo z wrogów. Spokojnie tą flagę sobie przejmie. Zobaczmy. Trojak dalej pilnuje punkt C, czyli tu już zostanie do końca rozgrywki zapewne. Przemek dostał z lewej strony, szybko się wycofuje, czeka na przeciwnika. Hoczu atakuje jest z góry i z dołu. No, widać. Chyba pomału. Hoczu został przez Anię ładnie zdjęty na fladze, brawo. Przembury tutaj będzie zeskakiwał i będzie z Anią strzelał. Chyba Ania nie ma szans, bo jest jednak wyżej. Aj!
pięknie DJ z DJ-a. Dostał. Jeszcze jest Ania na dole. Przemek ma tutaj przewagę, by z góry zrespił się na nim Hoczu. I będą we dwóch chyba Ania atakować, tak najprawdopodobniej. Gdzie jest Ania? Ania już jest nad nimi. U góry i teraz zmieniła. I powinna zejść na plecy. Backdora, strzelaj! Co ona zrobiła? Dziwne zachowanie, ale jednego zdjęła, chyba zginie od granata. Tak właśnie, co ona tu teraz... No muszę powiedzieć, że to było bardzo chytre counter-strike'owe zagranie. Tak jest. Tak zwany to był na chaos. Szkoda, że na granat poleciał, a nie strzelanie w plecy. Mogła ich wysiać wszystkich. Hoczu pilnuje nadal, brawo. Tutaj się podniosą Lisu z Anią i jest dwóch, trzech na jednego na brawo. Już tak mają jest. Tą flagę, powinni się teraz rozbiec po pozostałych punktach. DJ, zobaczmy, Jurek przyjmuje cały czas przy Charlie. Zobaczymy co Przemek. Przemek będzie atakował brawo w tym momencie. Wydaje mi się, że jest już po ptokach, ponieważ za późno drużyna DJ-a, Lisa i Anki się obudziła. DJ zabił Przemka, Przemek zabił Anię. Zobaczymy, Hoczu tutaj już ma plecy, gdzieś na górze chyba jest wróg. Nie, strzelanina, ostrap. DJ padł. Hoczu przejmuje punkt B. Na brawo jest też Lisu. Strzelanina ostra. Lisu niepotrzebnie przeładowuje tak szybko. Jurek będzie atakował Alfę od tyłu. Tam nie ma żadnego przeciwnika, więc spokojnie ten punkt powinien przejąć. Tak jest. Tutaj Ania na Trojak wchodzi na A. Ona Alfie będzie strzelanina. Padł niestety tak Lisu. Tak jest. Lis padł. Przemek i Hoczu i Trojak sam już na punkcie. Ania wchodzi z bokiem. Bokiem wchodzi i... Aj. Jurek pierwszy. DJ będzie atakował Alfę. Tam ma dwóch wrogów, powinien go zdjąć, tak? Dobrze, przemury dobrze, padł. Przemury jeszcze jeden. Aj. Poprawka. Przeładowanie niestety następowało. Nie było szans. Lisu, ale to już jest po meczu. To już po meczu. Jest po wydaje meczu mi się, momencie. Że po prostu no tutaj... Lisu lepszy mogli... od Trojaka w tym momencie. Tak, mogli po prostu chodzić bardziej kupą, a nie dupą. No jakby to nie popatrzeć się na to. No, ale chcę, żebyś zwrócił uwagę, że jednak miałem rację, bo wygrała drużyna przeciwnej, przeciwnicy drużyny przeciwnej wygrali. Tak, też mi się właśnie tak wydawało, że przeciwnicy z przeciwnikami mogą wygrać i bardzo dobrze, że mecz był zacięty, bo według mnie dużo się działo. Fakt, że perełki się jedne tutaj wyłoniły, drugie wykruszyły, według mnie mecz oceniam na pozytywne 5 z wykrzyknikiem. To ja w takim razie podziękuję za transmisję, myślę, że zabierzemy się za chwilę za drugi mecz. Tak jest, właśnie dzisiaj będziemy komentować dla Państwa mecz za meczem, czyli mecz po meczu, przeciwnik przeciwnikiem. Dziękujemy, do usłyszenia. Papatki.